Mamy gościa wyjątkowego, gościa specjalnego. Poznaliśmy go parę lat temu. Pani Ani, proszę siadać. Miejsce specjalne dla pana. Ja mam kłopoty z krążeniem. Bo ja nie, że ty nie jest tak źle. No. Poznaliśmy się, szanowni państwo, 3 lata temu na festiwalu w Chorlińcu. Wtedy my tam pokazywaliśmy spektakl Padam, Padam. Tam wtedy tego wieczoru również odbyło się spotkanie z panem Janem. I przyznam się szczerze, że oczarował nie tylko jako aktor, który zresztą znany jest przecież chyba każdemu z nas, ale również jako człowiek. I myślę, że kilka rzeczy, które tam na tym spotkaniu wtedy padły, są na tyle istotne, że warto, żeby nie tylko ta publiczność z Chorlińca to wszystko usłyszała, ale także, żeby nasza kielecka publiczność również była jak najbliżej. W związku z tym, panie Janie, kilka pytań mamy do pana. Chcielibyśmy, żeby państwo również zadawali te wszystkie pytania, które wam się nasuwają na myśl, jeżeli tylko takie są. A ja chciałbym, żebyśmy rozpoczęli troszeczkę od tego, co pan uważa za najważniejszą rzecz, która powinna towarzyszyć człowiekowi, czyli literatura. No, cześć, dobry wieczór. Powiem wam, że dość sobie dobrze radzę w tego rodzaju sytuacjach i przy takich, z okazji takich spotkań. Natomiast nie będę ukrywał, że jestem pełen niepokoju, jak z wami rozmawiać, jakie rzeczy wam przekazać, dlatego że jesteście absolutnie szczególną grupą, to znaczy ludzi, którzy rzekomo gdzieś tam uprawiają amatorski teatr, szkolny teatr, ale ta tutaj ja już fragmentami widzę pewną znajomość rzeczy. Chciałbym uniknąć wzruszających, prawda, monologów na temat tego, jak się cieszę, że młodzież się bawi, że myśli i że zajmuje się poważnymi sprawami. No ostatni przykład, zabawa w Czechowa, to jest piękna zabawa i mądra zabawa, nadzwyczajna. Chciałbym uniknąć tej przykrej sytuacji, kiedy będziecie potraktujecie mnie jako zwłoki, dlatego że wam się wydaje, ja przecież byłem w waszym wieku i pamiętam, że jak ktoś miał 30 lat, to już dla mnie był stary. A tymczasem ja siedzę przed wami, mam lat 73, całkiem niedawno skończyłem, parę dni temu, 5 listopada. No i chciałbym uniknąć sytuacji, kiedy to będę wypadnę jako jakiś autorytet szczególny, dlatego że nie ma nic bardziej obrzydliwego, jak starzec chełpi się swoją wiedzą i autorytetem, tak jak nie ma nic bardziej obrzydliwego, jak młodzież chełpi się swoją młodością. Wszystko to jest, wszyscy razem bierzemy udział w takim korowodzie pod tytułem życie. I tylko przez przypadek ktoś ma lat 7, a ktoś ma 90. To nie ma w sumie większego znaczenia. Wiecie, jak wygląda życie, co los potrafi zrobić z człowiekiem. I co to tak naprawdę znaczy młodość, to człowiek nie wie do końca. Od razu wam powiem, że bardzo kocham i lubię ludzi z pogranicza liceum, gdzieś kiedy jeszcze nawet nie są na studiach, bo wydaje mi się, że proces takiej ludzkiej degrengolady zaczyna się już na studiach często. Już jest ta próba ustawienia się w tym życiu, kombinowania. Natomiast ludzie 14, 15, 16-letni, może nie w kontekście Lolity oczywiście, bardzo, bardzo dla mnie osobiście interesujące, są czyści, są świetni. Więc no przecież to jest jasne, że jestem starym aktorem. To jest jasne, że nakręciłem ponad 240 filmów. To jest jasne, że zagrałem dziesiątki ról. Można by dyskutować, które, jak zagrałem i po co zagrałem, dlatego że cała masa, jak to w życiu dorosłego, udanego aktora okazała się, albo była w ogóle chłamem. Było parę dokonań, których się nie wstydzę i które mój wnuk nie będzie się nie wstydził, ani mój syn.
tak spróbuję w ogóle pogadać. Zwróćcie uwagę, jak piękny jest teatr, zanim się zacznie. Zwróćcie uwagę, jak wchodząc do pustej sali, gdzie są jeszcze puste krzesła i pusta scena, jak jest niezwykle pięknie i niezwykle tajemniczo. I zwróćcie uwagę, jak zaczyna być niesłychanie pięknie, niesłychanie tajemniczo, jak się skończy przedstawienie. Jak są znowu puste krzesła, zostają porzucone rekwizyty, jest pusta scena. O czym to zaświadcza? To zaświadcza o tym, że przedstawieniem, przed każdym przedstawieniem, przed każdym wyjściem na scenę towarzyszy nam ogromna nadzieja. A ta cisza i ta pustka po każdym przedstawieniu to jest poczucie niespełnienia. Nigdy żaden artysta, jeżeli ma trochę oleju w głowie, a co tam artysta, szewc, stolarz, każdy człowiek, jeżeli pięknie i odpowiedzialnie przystępuje do wykonywania swoich obowiązków, to zawsze wie na samym końcu, że mógłby to zrobić lepiej. Więc tego się należy nauczyć od samego początku, że to, co robię, przy całym entuzjazmie, przy całej radości, która przecież wam towarzyszy i tego wam nie wolno odbierać, ale jednocześnie, jak tylko szybko się da, trzeba zorientować się, że moja zabawa nie była doskonała, moja dykcja nie była perfekcyjna. To trzeba zrobić jeszcze lepiej, jeszcze inaczej. Życie człowieka, ale także i artysty, przede wszystkim artysty, to jest wieczne niespełnienie i ciągłe dążenie do jakiejś doskonałości, która tak naprawdę nigdy nie nastąpi w ogóle. Nigdy. Jest mi dość trudno z wami rozmawiać, dlatego że ja w dużym stopniu żyję od odcinania kuponów. Z tym, że staram się to robić elegancko w miarę, ale jednak tak to jest, dlatego że mój zawód, który uprawiałem z niesłychaną intensywnością, na czym polega intensywność zawodu aktora, a na czym polega błahość jego życiorysu, to za chwilę będę mówił, zmęczyło mnie trochę, a ponadto zorientowałem się, że nie tylko z tego się powinno składać moje życie. Są jeszcze inne rzeczy. Następnie na przykład pojawiła się książka, jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta. Nie dlatego, że jestem pisarzem. Nigdy nim nie byłem. Nigdy nie napisałem. Pisarz to jest Lew Tolstoj, Fiodor Dostojewski, Antoni Czechow, ale nie Magda Zawadzka i Jan Nowicki. Natomiast w pewnym momencie musiałem zacząć pisać, dlatego że świat, który mnie otaczać począł, był tak głupi, świat aktorski, tak kretyński, tak dalece opanowany przez seriale i przez coraz to głupszą widownię, że już lepiej było siąść nad pustą kartką papieru i coś wymyśleć, skoro żeby tylko nie zaspokajać się na przykład tym, co się gra w serialu, czy w większości naszych produkcji. Mój zawód, zawód niektórych z was, którzy pójdą w tym kierunku, jest aktualnie w ogromnym impasie. Na dobrą sprawę, wy, którzy próbujecie grać, na pewno byście chcieli zobaczyć w teatrze jakieś kreacje aktorskie, prawda? No zobaczyć oszalałego Tadeusza Łomnickiego, który gra Artura Łui. Nie wiem, Jerzego Trele, który gra Gustawa Konrada, Władysława Kowalskiego, który gra w jakimś gogolu nieprawdopodobnym. A tego w ogóle nie ma. Aktorów nie ma i na dobrą sprawę oni są nie za bardzo potrzebni. Aktorem dzisiaj może być każdy. I dopóki robi to na bazie entuzjazmu, radości, no to jest wszystko okej. Okay. Ale jeżeli on potem ze swojej byle jakości robi zawód, no to cierpi na tym biedny polski widz. Zmierzam tu w prostej linii do aktorstwa serialowego, który przecież jest kompletnym nieporozumieniem. To nawet nie są
To nawet nie są roloroby, to o jakimkolwiek aktorstwie nie może być kompletnie mowy, to nie na tym polega aktorstwo. Bo na czym między innymi aktorstwo polega, a może przede wszystkim, wcale nie polega na tym, żeby być szczerym na przykład. Komuś się wydaje, że jak na przykład w sposób prosty przekaże jakąś myśl i jest słuchany, to on już jest aktor. No nie, przecież są ludzie, jak zauważyliście, którzy przykuwają uwagę, opowiadając dowcip. A są ludzie, którzy opowiadają dowcip, jest nudno jak jasna cholera. Co to znaczy? No w pierwszym rzędzie to znaczy o tym, że ten, który opowiada dowcip dobrze, już ma pewne zadatki na aktora. On ma świadomość operowania głosem, i operowania pauzą, które potem będziecie pracować nad dalszymi swoimi dokonaniami, się zorientujecie, że pauza dokładnie to samo znaczy, co słowo wypowiadane. Być może ona jest, często bywa w ogóle ważniejsza. Więc ci, którzy grają w serialach, a więc wszyscy my, tak jak tutaj siedzimy, i pan za kamerą, i pan, i młody, i stary, każdy w ogóle może zostać aktorem serialowym. Wystarczy, że się nauczy na pamięć, a bardzo często nawet i na pamięć się nie musi uczyć. A więc mówiąc, nauka tekstu do serialu, których czasami grywam, dlaczego, to też za chwilę powiem, jest istną męką. Dlatego, że jeżeli człowiek się uczy Czechowa na pamięć, albo Iwaszkiewicza, albo Szekspira, albo Dostojewskiego, to ma z tym tekstem romans. Kocha ten tekst podziwia, ten tekst go zachwyca. Na początku go nie rozumie, a potem coraz bardziej zaczyna rozumieć. Czyli w trakcie aktor, który przeważnie bywa dość głupawy i słusznie, ma z tym tekstem romans i kształci się na podstawie ról, które gra i tekstów, które czyta. Nauczyć się tekstu, czy pani słodzi słodzikiem, czy cukrem, jest prawie, że niemożliwe. Człowiek się tego uczy tego chińskiego. Ja myślałem, że ja śnię, bo jakimś głównie grałem i nie mogłem się tekstu nauczyć w ogóle. Pytam jednego rudego lwa z serialu. Ja mnie ty, czy ja już się skończyłem, jak mówię, kocham. Ja nie mogę się tego nauczyć na pamięć. Czy ty masz też takie problemy? Mówi, no może nie tak jak pan, panie Janie, ale mam znaczne problemy. Nie można się nauczyć na pamięć głupów, bo buntuje się wszystko. Buntuje się głowa, buntuje się serce, buntuje się inteligencja nasza przeciwko temu, że no wszystko jest takie głupocie, prawda? Aktorstwo to jest, no tutaj już były pewne przejawy, na przykład w wielu znakomitych miejscach u Nabokowa. To jest pewna forma i sztuczność. Sztuczność trzeba być. Teatr to jest sztuczne zachowanie, to jest forma, to jest konwencja. Tak daleko posunięta, że w pewnym momencie staje się prawdą, ale prawdą teatralną. Mówię o impulsie w tym przypadku literackim. I to samo dotyczy bycia na scenie. Trzeba tak grać, jak chociażby, czekaj, bo jakoś wyróżnię to mi opieprzycie, jak ta z Lizakiem, no. To nie to, że nie wtedy, kiedy gra. Pamiętajcie o tym, że nie jest najważniejszy ten, który mówi teksty. To gówno prawda. Dlatego, że ja patrząc na was, nie zawsze patrzę na tego, który mówi. Bardzo często patrzę w lewo, w prawo. Na tym polega tak zwany ensemble, zespołowość teatru, że jeden pracuje dla drugiego. I to jest w teatrze najtrudniejsze i najbardziej piękne. Że aktor, jak aktor mówi tekst, to każdy zagra. Ale aktor, który nie mówi tekstu, a zaznacza swoją obecność, no to jest prawdziwy artysta. Był taki film Hiroshima, moja miłość chyba, gdzie prawie nie było słów. Wiesz. Także ta energia tak mnie urzekła, że aż wpadłem w depresję. Dlatego, że mnie na taką energię nie stać. Mnie
aktora, który nigdy do końca w życiu nie był kompletnym aktorem. Ja nie miałem żywiołowego talentu Jerzego Sztura, Anny Polony, Przoniaka Wojciecha, Władysława Kowalskiego. Nie! Ja byłem facetem, który rzadko grywał dobre role i musiałem się bardzo upieprzyć, żeby zagrać. Musiałem znaleźć powody psychiczne w sobie. Musiałem się przełamać. Musiałem się wściec, żeby coś zagrać, bo mnie ten zawód drażnił. Bo ten zawód także może drażnić i na rozdrażnieniu można zbudować rolę i przeżyć życie. A nie na miłości własnej. Inaczej. Trzeba się kochać i trzeba się nienawidzić. Aktor, jeżeli popatrzcie na aktorów, i po sposobie kłaniania się można już wiedzieć, kto jest idiotą. Bo ci, którzy się rozpływają w szczęściu, że zagrali, to są ludzie, którzy rokują gorzej. A ci, którzy mają pretensje do siebie, że zagrali, w sposobie kłaniania widać, że kłania się i cierpi, skurwiec, że tylko tam, tylko tyle, no to dziękuję bardzo. Im niżej się kłania, tym bardziej jest wściekły na siebie, to że dziękuję, dziękuję. Bo zaraz się trzeba brać do roboty. Wychodząc na scenę, trzeba mieć poczucie, że się jest największym aktorem świata. Trzeba mieć 100% przekonanie, że mój przekaz jest jedyny. Dlatego, że nikt nie będzie kupował biletu, żeby oglądać czyjeś wątpliwości. No. Jak wyszedłeś, czy wyszłaś, to pokaż. Albo się nie pokazuj. Ale w momencie kłaniania się już nie wolno w to wierzyć. Za cenę popełnienia błędu, który zmierza do kabotynizmu. Czyli kochać się i nienawidzieć. To jest stała obecność tych dwóch wektorów w życiu artysty, która bardzo często prowadzi do zidiocenia, to jest jasne. Ale do zidiocenia tylko wtedy prowadzi, kiedy się gra Czechowa, Dostojewskiego. A jak kiedy się gra seriale, to nawet człowiek porządnie nie zgłupieje w ogóle. Nawet będzie kiepskim idiotą. Jeżeli nie zrozumiecie, że pierwszą rzeczą na pierwszym miejscu wszystkich sztuk jest literatura, to nic nie zrozumiecie. Przestańcie odbierać te SMS-y na narządach rodnych tutaj. Nie grzebcie sobie. Ograniczcie tak zwane kontakty towarzyskie. To szkoda czasu. Czytajcie książki. Zobaczcie, jaka ona jest bezradna. Ona się zgina, ją się włoży do teczki, do płaszcza. Można ją czytać w autobusie pod kołdrą. Niektóre rzeczy. Czytanie to jest fruwanie. Czytanie to jest tworzenie. Autor się jakby usuwa w cień, a czytelnik staje się człowiekiem. Umie rozmawiać. Rozwija mu się to, co jest najpiękniejsze w każdym człowieku. Poza seksem. Wyobraźnia, która też się opiera na seksie. Seks opiera się na wyobraźni. Ja specjalnie takie rzeczy wrzucam, żeby was ożywić. Także czytaj. A zaraz za czytaniem muzyka. Zobaczcie. Nie potrzeba znać języku, nic. Muzyka. Muzyka znowu przy pomocy wyobraźni. Człowiek staje się lepszym człowiekiem. Dopiero gdzieś potem jest malarstwo, potem jest teatr, ale tylko dlatego, że jest oparty na doskonałej literaturze, bywa. Potem jest film, który jest sztuką jarmarczną, a na samym końcu jest telewizja, która jest kompletnym gównem. Wszystko jest strata czasu. I tyle. Znaczy sport można poglądać, o żółwiach programy. Rybach morskich bierzec. Ale czerpać jakiekolwiek wzruszenia z tego serialu, to jest coś
coś niepojętego. Błagam was, zatrzymajcie proces zwyrodnienia tego narodu. Przecież to tylko od was zależy. No przecież ktoś musi w pewnym momencie powiedzieć stop, no tym wszystkim serialom, tym wszystkim. Przecież młody Polak wychowywany był co poniedziałek na teatrze telewizji, na Gogolu, Molierze, Czechowie, Szekspirze. Co tydzień oglądał arcydzieła literatury i na tym się uczył. Dziękuję. Nie kupujcie, szkoda pieniędzy na piwo. Dobra.